Tradycyjne gąbki z mięsem i ryżem. Podane najlepiej z sosem pomidorowym. Najsłodniejsze gąbki według nas i najdelikatniejsze są z kapusty włoskiej. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie przygotować również swoje kapusty. Można podawać je z sosem lub dodatkowo z ziemniakami. Składniki na około 15-20 sztuk, w zależności od wielkości kapusty. Jedna główka kapusty włoskiej lub białej, 400 g ryżu lub 2 szklanki, 500 g mięsa mielonego, wieprzowego, np. łopatka, karczy, szynka, 500 ml bulionu warzywnego lub mięsnego, sól, pieprz i sos pomidorowy. Sposób przygotowania. Wyciąć nożem głąb z kapusty, wycinając stożek. Jeśli wybraliście kapustę włoską, to ona nie jest aż tak twarda jak kapusta biała i możecie delikatnie oddzielić pojedyncze liście. Jeśli zewnętrzne liście są brzydkie, można je wyrzucić. Do dużego garnka należy wlać wodę i ją zagotować. Blanszować porcjami pojedyncze liście tak długo, aż zrobią się szkliste i zmiękną. Wkładam po około 3 liście do wody i gotuję około 5 minut. Wyciągamy liście i pozostawiamy do ostygnięcia. Dalej, jeśli wybraliście kapustę białą, to należy ją całą włożyć do garnka z gotującą się wodą, wyciąć otworem do dołu. Kapusta powinna pływać w wodzie, żeby można było ją obracać i wyciągać liście. Jeśli jest za mało wody, to można zagotować wodę w czajniku i dolać. Gotować około 10 minut na średniej mocy palnika. Następnie odwrócić kapustę i gotować dalej kilka minut, aż widelcem będzie można oddzielić zewnętrzne liście. To oddzielone liście nie wyciągać razu, tylko chwilę gotować dalej z kapusty, może będą szkliste i miękkie. Wyciągać liście i pozostawiać do ostygnięcia. Tak gotować kapustę dalej i oddzielać liście. Najmniejszych liści nie trzeba oddzielać, tych małych nie zawijam. W tym czasie ryż ugotować w jednej litrze osolonej wody. Pod koniec gotowania, gdy ryż wchłonie całą wodę, dodać surowe mięso mielone i całość gotować na małej mocy palnika, ciągle mieszając, aż mięso się ugotuje, czyli straci czerwony kolor. Przyprawić solą i pieprzem. Dalej musimy odciąć zgrubienie z każdego liścia ostrym nożem. Dalej na liście kładamy ryż z mięsem w miejscu wyciętego zgrubienia. Następnie składamy boki liście do środka i zwijamy ściśle w rurę. Gąbki zawijać aż do wyczerpania nadzienia. Skrr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 r